24 pytania. Rozmowa poranka. Gościem 24 pytań jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To pan, panie profesorze, a pan miał konto na naszej klasie? Tak, miałem konto na naszej klasie. To zawsze była taka sympatyczna możliwość porozmawiania, wrócenia do kontaktów z kolegami, czy to ze szkoły podstawowej, czy to z liceum. Nawet kiedyś właśnie z koleżankami, kolegami z liceum umówiliśmy się już na takie spotkanie w kawiarni po latach. No i było miło, sympatycznie. Ja też mam jakąś taką awersję do wypisywania różnych rzeczy w internecie, natomiast kiedy można się spotkać osobiście, jest bardzo, bardzo miło, sympatycznie, no tak, przyjemnie. No to wygląda na to, że tylko ja jestem taką nudziarą totalną. Panie pośle, jest porozumienie, wczoraj żeśmy się o tym dowiedzieli, w Unii Europejskiej w sprawie gazowego planu awaryjnego. Chodzi o ograniczenie zużycia gazu o 15% w sytuacji, gdyby Rosja zdecydowała się całkowicie przerwać przesył gazu do Europy. Po pierwsze, Polska nie będzie podlegała temu ograniczeniu, podobno, jak czytam dzisiaj w gazetach. Po drugie, podobno mieliśmy się na to nie zgodzić, więc proszę nam powiedzieć, po pierwsze, dlaczego żeśmy się na to zgodzili i po drugie, po co to porozumienie, jeżeli nie wszystkie kraje będą się do niego stosowały. No, mamy do czynienia z sytuacją, w której Niemcy naważyli sobie piwa i teraz muszą je wypić. Cały Zielony Ład polegał na tym, że oczywiście pod szczytnymi hasłami wykorzystania energii, czy to słonecznej, czy wiatrowej, no trzeba do niego by tutaj stosować dodatkowo jakieś wspomagające surowce energetyczne. Węgiel się zbyt wolno rozpala jako uzupełniający środek, natomiast gaz pasuje jak ulał, tylko że to miał być rosyjski gaz. No i znów Niemcy razem z Rosją ponad głowami innych chcieli załatwić wspólny biznes kosztem innych. Rosjanie mieli dostarczać gaz w miejsce wyeliminowanych rękoma niemieckimi innych surowców energetycznych w Unii Europejskiej, a Niemcy mieli z kolei być takim hubem przesyłowym dla innych i na tym zarabiać. Taki był plan, żeby taki był plan, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Niektórym się wydawało, że o ekologię. I ten plan już leży, nie ma go, jest niewykonalny. Gdy rozmawiam w kuluarach Parlamentu Europejskiego z kolegami z innych państw, z innych frakcji, no to przyznają wprost. Nikt oficjalnie nie ogłosi końca Zielonego Ładu, no bo byłoby głupio, wstyd i po co, ale jego już nie ma. Naprawdę? To już nie będzie żadnego Fit for 55 ani innych tych takich zamierzeń? To już jest trup. Niektórzy patrzą na konwulsje pośmiertne, sądząc, że to jeszcze jakieś objawy życia. Natomiast nie. Znaczy podejmowane są w ramach rozpędu pewne działania, natomiast tego już nie ma. No, nie ma tego gazu, nie ma. To się po prostu nie składa ani praktycznie, ani gospodarczo. No i teraz, kiedy Rosja postanowiła skorzystać z gazu jako broni, Niemcy znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji. Oni się przestawili nam na energię gazową. Ba, nawet wygasili swoje elektrownie jądrowe. Kilka bloków ma jeszcze działać do końca tego roku, ale to paliwo było nieuzupełniane. Jest już po prostu na wypaleniu. Działają na 30% i za chwilę po prostu zabraknie paliwa czyli jądrowego. Czyli tego już się nie da odtworzyć? No należałoby zakupić paliwo od nowa, tylko paliwo się nie zakupuje na rok, dwa, tylko ono powinno służyć potem przez kilkanaście lat. Mhm. I jak nie więcej. I w tej chwili, kiedy mamy jakby mniej gazu w Niemczech, no Niemcy, no to trzeba mówić wprost, Niemcy. No pani Ursula von der Leyen jest Niemką, bo jest byłym ministrem obrony Niemiec. No jak Niemcy obsadzają swoimi ludźmi stanowiska w Unii Europejskiej, to trzeba się zapytać, na ile ci ludzie realizują interesy niemieckie, a na ile interesy wspólne. Tutaj akurat ta pani realizuje interesy niemieckie w tym zakresie. No ale panie profesorze, ale jednak tak uczciwie mówiąc, potrzebna jest jakaś taka
taka wspólna polityka? Bo jeżeli my na przykład teraz byśmy się odwrócili plecami do Niemiec, czy wszystkie inne kraje, no to Niemcy wtedy odwrócą się plecami, no nie wiem, od Ukrainy i powiedzą, nic nie wysyłamy, albo w innych sprawach. Więc to jakaś synergia w ramach Unii Europejskiej musi być. Oni do Ukrainy ciągle stoją plecami, nawet się nigdy twarzą do niej nie odwrócili. Te, z tych słynnych 5000 hełmów, które mieli dostarczyć, to może dostarczyli kilkadziesiąt. Natomiast pani redaktor pytała, no dlaczego to porozumienie? No po prostu w Niemczech brakuje gazu. Więc jeśli... Ale 26 krajów się zgodziło na to. No cóż, jeśli są satelitami niemieckimi, to się zgadzają. Ale myśmy się też zgodzili na to. Nie, myśmy się zgodzili na zasadzie opt-outu, czyli mamy możliwość zadeklarowania, że nas te rozwiązania nie będą obowiązywały. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której Niemcy chcą, aby obniżyć zużycie gazu w całej Unii Europejskiej. Także chcieliby, aby uczynili to ci, którzy mają gaz, na przykład jak Polska, czyli my nie daliśmy się ogłupić, nie daliśmy się namówić na przestawienie na rosyjski gaz. Mamy gazoport, sprowadzamy gaz skroplony z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych i Bliskiego Wschodu. Mamy już ukończony gazociąg Baltic Pipe, który on już jest gotowy technicznie, powinien być za chwilę uruchomiony. Mamy zakupione złoża na Morzu Północnym, złoża na szelfie norweskim. To są nasze złoża. Własne. Mamy wreszcie zapełnione w 99% magazyny gazu i my nie mamy potrzeby ograniczania zużycia gazu. No, nie po to, żeśmy zapobiegliwie go tutaj sobie zapewniali, żeby teraz z dolegliwościami dla polskich obywateli, polskiej gospodarki ograniczać jego zużycie. Natomiast Niemcy chcieliby, no, żeby wszyscy ograniczyli. No to bo o jak co ograniczą, chodzi w tym bo jak inni ograniczą, no to będą mieli gaz, który będą mogli przekazać do Niemiec. No, czasem trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje własne działania. No, jeśli Niemcy nie zapewnili sobie tego gazu, to go nie będą mieli. No, dlaczego polska gospodarka ma się kurczyć? Dlaczego polscy obywatele mają nie korzystać z gazu? Dlatego, że pan Niemiec sobie zażyczy, że to on by chciał. No, Niemcy już wielokrotnie wyciągali rękę po nie swoje. To jest historia, tysiącletnia historia relacji polsko-niemieckich. No dobrze, to w takim razie po co jest to porozumienie? I co ono oznacza tak naprawdę? To jest fiasko tego porozumienia. To jest tak, że... To znaczy, że go nie ma, tak? De facto. Nie ma go. No, znaczy mają być określone zasady, z których każdy ma prawo się wyłączyć. Okej, a w takim razie... Taka zasada contracting out. Wszyscy to przyjmują, natomiast każdy ma prawo powiedzieć, że go to nie obowiązuje. Polska już mówi, że to jej nie obowiązuje, ponieważ nie po to gromadziła gaz, żeby w tej chwili go komu innemu oddawać i to jeszcze temu, który z pokrzywdzeniem Polski chciał zmianę po prostu miksu energetycznego w Unii Europejskiej dokonać, jednocześnie z pokrzywdzeniem naszego państwa. No tam Hiszpania też chyba oprotestowała bardzo gwałtownie ten pomysł z ograniczeniem zużycia gazu. Ale tak będzie. Te niektóre państwa, te większe, te, które mają jakby tutaj bardziej zarysowane interesy, wypowiadają się wprost na ten temat. Natomiast te, które są no, satelitami niemieckimi, no będą albo po cichu się z tego wyłączały, albo będą po prostu przyspawane na stałe do swojego protektora. No dobrze, a czy w takim razie nie byłoby rozsądnie, żeby zgodzić się na to, żeby Polska się na to zgodziła, ale pohandlować w zamian za coś na przykład? Ciągle na przykład Unia Europejska nalicza nam, Komisja Europejska nalicza nam kary za niezrealizowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Może warto było po prostu pójść w tym kierunku. Znaczy, jakby historia różnych relacji z Komisją Europejską obecnej kadencji pokazuje, że z oszustami trudno się umówić co do czegokolwiek. Ale pan jest radykalny. To oszuści tam sami siedzą w tej Komisji Europejskiej? Nie sami, natomiast mamy do czynienia z składaniem deklaracji w określonym zakresie, z podpisywaniem porozumień, a następnie stwierdzeniem, że są jeszcze jakieś dodatkowe warunki, że tamte poprzednie to nie są pełne, że w zasadzie
zasadzie te porozumienia to jeszcze nie oznaczają, że należy się wywiązywać z tego, co jest tam zapisane po stronie zobowiązań Komisji Europejskiej. Jak to nazwać inaczej? Więc to jest podstawowa zasada i w życiu jakby tutaj wewnątrzpaństwowym, ale także w relacjach międzynarodowych. Ten, kto nie dotrzymuje zobowiązań, no staje się podmiotem niewiarygodnym. Jeśli Komisja Europejska nie dotrzymuje zobowiązań względem Polski, na przykład w zakresie wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy i ustami swojej przewodniczącej Ursuli von der Leyen twierdzi, że mimo, że są zapisane tam określone kamienie milowe, to jeszcze sobie pozwala w różnych wywiadach prasowych dodawać, ale jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, bo inaczej i tak wam nie zapłacimy. A przecież to nie są pieniądze, które są jakimś gratisem, bonusem dla nas. To są pieniądze przeznaczone dla wszystkich państw członkowskich w odpowiednich proporcjach na odbudowę gospodarek po kryzysie gospodarczym spowodowanym przez pandemię COVID-u. To jest działanie w interesie całej Unii Europejskiej i wszystkich państw członkowskich. Przypomnę także, że Polska jest jednym z gwarantów. Polska żyruje te wszystkie kredyty, z których zostały wypłacone środki prawie wszystkim już pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej. No więc jak to inaczej nie nazwać niż wchodzenie w relacje z oszustami? Czyli nie będzie tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, pana zdaniem? Myślę, że mogą być w jakiejś dalszej perspektywie, natomiast na dzisiaj pani von der Leyen spiera się na ten temat i stawia dodatkowe warunki, o których nigdy wcześniej nie było mowy. Aczkolwiek też trzeba zwrócić uwagę na jedno. To nie są jakieś znaczące środki. KPO to nie są jakieś znaczące środki w skali całości środków, które trafiają do Polski w ramach Unii Europejskiej. Ale wzmocniłyby bardzo złotówkę. A już zupełnie nie są znaczące w skalę budżetu polskiego, więc to jest na takiej zasadzie, no jak idzie się ulicą i widzi się 20 groszy, to każdy się, no w zasadzie prawie każdy się pochyli. Panie, i podniesie. 20 groszy. Ja też się pochylam, nawet chucham. Czy pani redaktor, jak podnosi monetę na ulicy, to chucha, oczywiście, czy nie? Oczywiście, każdy chucha i każdy podniesie. Rzeczywiście, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Karol Karski, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości. Profesor Karol Karski. Dziękuję bardzo. Przegląd prasy. A ja muszę powiedzieć, że nie wszyscy się schylają. Nie wszyscy. Ja się pogroszę oczywiście. Nawet groszek zobaczę, to się schylę. Taki skąpiec ze mnie. Ale ostatnio byłem w weekend w Berlinie i kilka razy różnym państwu wypadały jakieś monety. Prawie nikt się nie schylał. No proszę, a ja Niemcy. To zawsze robię, bo takie mam poczucie, że no jak grosz na nie, do grosza i będzie kokosza, nie, tak, oczywiście. Że jak nie podniosę takiego grosza, to spadnie na mnie jakiś fatum, że nie jestem, fortuna wiesz. Fortuna się odwróci, tak. Tak, fortuna się odwróci, więc na wszelki wypadek każdy grosik i chucham. No dobrze, a od tygodników czy od dzienników? Od dzienników, proszę bardzo. No to co na początek? No to co, no cukru brak, tak? Cukru brak, chociaż jest. To jest tytuł. Nawet jest po 3 ile? Po 3? Po 3, co tam, 60 gdzieś w Super Ekspresie. Po 3,70, ale w Niemczech. A w Niemczech po 3,70. Tak. A, no, to przykrość, bo u nas to jakoś tak więcej no kosztuje. Po 8 zł już prawie gdzieś nawet widziałem takie. No tak, no tak. No to w każdym razie Rzeczpospolita się nad tym pochyliła. W dyskontach klienci konkurują o cukier z właścicielami małych sklepów, bo w wielkim handlu bywa tańszy niż w hurcie. To może jest tajemnica właśnie tego, że są kłopoty z cukrem. Czyli tak, to jest cukier, ale jest jeszcze druga rzecz, z którą są kłopoty, czyli węgiel. Tak? Węgla białe nie i czarne. Ma. Tak, białe i czarne. Węgla nie ma, a jeśli jest, to drogi. To z kolei jest czołówka Gazety Wyborczej. W co drugim składzie zabrakło węgla, a w tych, w których jest, cena dochodzi do 3000 zł za tonę. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Gazety Wyborczej. No i właśnie są tutaj rozmaite wyliczenia, ile też trzeba będzie zapłacić za ogrzanie domu węglem nadchodzącą zimą. To od razu państwu zdradzimy, że 15 tysięcy złotych. Tak średnio oczywiście, bo zależy kto jaki dom ma, kto jaką chce mieć temperaturę latem, ale wszyscy się chyba modlimy o łagodną zimę tym razem. No to tak, jeżeli te ceny się utrzymają, to rzeczywiście tyle może to kosztować i to chyba nawet już po odjęciu tego dodatku węglowego, który rząd uchwalił, znaczy Sejm uchwalił
idąc w ślad za rządem. Ale to cóż, w takim razie jeszcze w Rzeczpospolitej, skoro jesteśmy przy tych cenach, to tutaj są takie, taki ładny wykres, nazwam w Rzeczpospolitej. Ceny energii szybują nie tylko w Polsce. Czyli niektórzy mają gorzej. Tak, ale jeśli chodzi o węgiel, to nie, to nikt nie ma gorzej. Polska jest na pierwszym miejscu i to jest wzrost 154%, jeśli chodzi o cenę węgla. Średnia unijna 134%, ale to dlatego, że my po prostu jesteśmy tą gospodarką węglochłonną. Nikt nie ma takich, tak ustawionej gospodarki. Ale jeżeli chodzi na przykład o prąd, to wzrost cen prądu w Polsce wyniósł 5%, a w średnia unijna to jest prawie 30%. A we Włoszech 81%, a w Holandii 99%, a w Estonii 130%. To prawie tyle, co u nas węgiel. No i teraz jeszcze mamy wzrost cen gazu i tutaj też Polska wypada całkiem nieźle, bo 47% jest ten wzrost, a na przykład w takiej Estonii 210%. A średnia unijna 51, czyli i tak więcej niż u nas. Także takie, proszę Państwa, są. Nie wiem, czy kogoś to pocieszy, że gdzie indziej jest drożej. No, ale to nie jest tak, że jesteśmy najdrożsi. Tak, samotną zieloną drogą wyspą. Tak. O oszczędzaniu tego gazu też Państwo dzisiaj poczytają w różnych gazetach. W Rzeczpospolitej piszą o tym, że Unia oszczędza gaz, ograniczy zużycie gazu o 15%, ale Polska nie będzie musiała tego robić, bo za nią zrobił to już rynek. Jest też w Wyborczy artykuł o tym, że to będzie zima bez Gazpromu. Ano właśnie, tak. Ano właśnie. A jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tak, to jeszcze znalazłem taki artykuł. Wojna zahamowała przemyt, szmugiel towarów przez wschodnią granicę radykalnie spadł. Nawet sztandarowy towar, czyli lewe papierosy i tytoń są w odstawce. No właśnie. A w dzienniku Gazecie Prawnej jest wywiad z panem wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, ministrem rolnictwa. I pan minister zapewnia, że chleb nie będzie kosztował 10 zł. To jest ta optymistyczna informacja, ale jest jeszcze druga informacja. Informacja optymistyczna. Dlaczego ten chleb nie będzie kosztował 10 zł? Ano dlatego, że firmy z sektora przemysłu przetwórczego i rolno-spożywczego będą wpisane na listę chronioną. To będzie taka lista, która pozwala czuć się bezpiecznie, bo tym przedsiębiorstwom, tym sektorom właściwie nie będzie wyłączany prąd. Nie będzie zagrożenia odcięciem zasilania czy prądu. No dobrze, ale to jeszcze z takich innych troszeczkę tematów, to w Gazecie Wyborczej znalazłam tekst UFO rusza w trasę. I żeby Państwo nie myśleli, że chodzi o takie UFO, czyli takie niezidentyfikowane obiekty latające, to chodzi o to, że słynna Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz Teatr Wielki w Warszawie utworzyły Ukrainian Freedom Orchestra, czyli UFO właśnie, i zespół rozpoczyna trasę koncertową po Europie i Ameryce. Ale brzmi fajnie, UFO rusza w trasę. To jeszcze jedna dobra informacja z Warszawy, z warszawskiego dodatku Wyborczej. Mieszkania już nie drożeją. Teraz już będą tanieć, tylko bo kredyty są drogie. Także tak czy inaczej, jak nie kijem, to pałką. No. Tygodnik tak powszechny, jest. Od niego zaczniemy, drodzy Państwo, lekarze i my. Profesor Wojciech Szczeklik o rozmowach, które leczą, i już mówiłem o tym po godzinie 6. Nawet jeśli dobrze wiemy, że komunikacja ma kluczowy wpływ na efekty leczenia, to w biegu i nadmiarze obowiązków zaniedbujemy relacje z pacjentem. Bardzo często jest tak, że lekarze zlecają jakieś badania, potem patrzą i coś tam wypisują. Nie rozmawiałem z pacjentem, a ten pacjent zastanawia, dobrze, niedobrze, źle, czas bardzo źle, jak to wygląda ta rozmowa, powinna go też trochę uspokoić, a jak jest uspokojony, to będzie się lepiej goiło. Tak to mówią i o tym właśnie mogą poczytać Państwo w Tygodniku Powszechnym. No tak, a jeśli chodzi o Gazetę Polską Tygodnik, to jest... O węglu jest. Jest o węglu, tak. Czy Polsce wystarczy węgla na zimę? To jest to, co spędza sen z powiek przedstawicielom rządu. No i Gazeta Polska też się nad tym pochyliła, a polityka? Polityka się zastanawia, co z tą płcią na okładce. I temat okładkowy zaczyna się tak w następujący sposób. Jarosław Kaczyński przeraża Zosio Władysław. I choć jego żarty są nieśmieszne, prezes PiS wyczuwa kulturowy moment. Zmienia się to, w jaki sposób myślimy o płci, a coraz więcej osób nie identyfikuje się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna.
mężczyzna, bo jest jeszcze trzecia opcja, niebinarność. No, ale to oczywiście tematyki z pogranicza socjologii i polityki trochę, ale jest też tutaj o tym, że aktywne uciekają wycofanym. Rozmowa z socjolożką Katarzyną Pawlikowską o szybkich zmianach, jakie zachodzą w postawach życiowych i poglądach Polaków, zwłaszcza wśród Polek, na obyczaje, politykę, równość płci i zawodowe aspiracje. Drodzy panowie, bo to do was część chyba skierowana, okazuje się, że to my jako panowie stajemy się bardziej wycofani, gdzieś zostajemy na swoich pozycjach, no trochę mało się rozwijając, mało rozumiejąc z nowego świata, natomiast kobiety nas wyprzedzają. No i tutaj zmiana postaw życiowych, rok 2018 do 2022. Popisowi konsumpcjoniści wzrośli, obywatele świata wzrośli, wycofani konserwatyści też wzrośli. No, nie wiem, czy to jest optymistyczna lektura, ale na pewno warta przeczytania i zastanowienia się nad tym, jak wyglądają postawy życiowe Polek i Polaków. To w polityce można o tym poczytać. To był nasz przegląd prasy. Reklama. Marian, ale wielka ta wyprzedaż w Media Expert. No, wielka, wielka, Barbara, naprawdę wielka, ale potrwa jeszcze tylko dwa dni, także... Nie ma na co czekać. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład
4,5 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Gościem 24 pytań jest pan Bogusław Liberacki, europoseł Nowej Lewicy, ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor. Cieszę się, że nareszcie możemy na osobiście. Na żywo, tak, czasami. I witam oczywiście naszych słuchaczy, zobaczymy, którzy są dla nas najważniejsi. Zobaczymy, jak długo potrwa to szczęście na żywo, bo tam coś podobno kolejna fala się rozkręca, covidowa. Chciałoby się powiedzieć językiem Goethego, trwaj chwilo, jesteś piękny. Chwilo trwaj, tak jest. Panie pośle, przed chwilą gościłam tutaj w studiu pana profesora Karola Karskiego z Prawa i Sprawiedliwości i on powiedział, że Unia Europejska to jednak, znaczy nie Unia Europejska, ale Komisja Europejska to nas trochę oszukała z tymi pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy, bo miały być, zostały spełnione warunki, na które się umówiono, została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, a pieniędzy jak nie widać, tak nie widać, na dodatek ciągle naliczane są, naliczana jest kara taka dzienna za niezrealizowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie właśnie Izby Dyscyplinarnej. Na początek chciałam pana spytać, dlaczego ta kara jest ciągle naliczana, pana zdaniem? Otóż z całą sympatią i przyjaźnią, jaką czuję do mojego kolegi, profesora Karola Karskiego, nie do końca poinformował o stanie rzeczy. Tam były trzy kamienie milowe tak zwane. Niezależnie od całego stosu kamieni milowych w Krajowym Planie. O których się dowiedzieliśmy. Tak, cyklicznie zaczęliśmy się dowiadywać. Tak. No ale to już jest... No. Zostawmy to z boku, no bo... To jest inna sprawa. To jest inna sprawa i nie spotkaliśmy się tutaj, żeby narzekać na rząd czy na kogoś. Spotkaliśmy się tutaj, tak jak rozumiem, żeby porozmawiać, kiedy te pieniądze mogą być odblokowane. Tak. I otóż tak, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, ustawa weszła w życie zaledwie 2 czy 3 tygodnie temu, tak? Mhm. Więc Komisja Europejska ją analizuje. Zastrzeżenia, przepraszam, które są w tej chwili, to jest następujące. Pierwsze, czy Izba Dyscyplinarna to jest dalej funkcjonujące ciało, tylko inaczej się nazywa. No i Komisja Europejska musi sobie wyrobić na ten temat pogląd. Po drugie, tam były warunki przywrócić sędziów zawieszonych. Nie zostali przywróceni. Ale została im stworzona ścieżka odwoławcza. Niech się odwołują. Ale było przywrócić. Także tutaj to nie jest tak do końca, że zostało spełnione. Otóż nie zostały spełnione. Przynajmniej tak ocenia to Komisja Europejska. Ja chciałbym bardzo, żeby te pieniądze zostały odblokowane, bo my ich bardzo potrzebujemy. Pani redaktor, mamy takie trzy, można powiedzieć, wierzchołki w naszej gospodarce w tej chwili krytyczne. Pierwsze to jest armia i wydatki na armię. Jeszcze pół roku temu nie byliśmy w takiej sytuacji niebezpieczeństwa i takich pilnych wydatków na to, żeby... Ale z KPO nie można ich sfinansować. Ale można z budżetu, tylko trzeba inne wydatki budżetowe, czy też inwestycje, mieć pieniądze w KPO. Mhm. A inwestycji nie możemy zahamować absolutnie, dlatego że po prostu nie należy. Drugi punkt, bardzo ważny, to są wydatki społeczne, które także z budżetu muszą być realizowane i mamy deklaracje jasne, kwoty duże i jest ten punkt trzeci, czyli inwestycje jako takie. I Krajowy Plan Odbudowy to były inwestycje, między innymi, o czym zresztą mówiliśmy, czy słyszeliśmy tutaj w wiadomościach, to jest kwestia zaopatrzenia w gaz, to jest kwestia zaopatrzenia zewnętrznego i w ropę naftową, to jest kwestia nowych technologii, żeby się uniezależniać od paliw kopalnianych i Krajowy Plan Odbudowy zawiera te elementy i z czegoś to musimy finansować. Czyli w tym momencie znajdujemy się w sytuacji dość dramatycznej, jeżeli chodzi o część inwestycyjną. Inwestycje spadły do około 15%, a pamiętajmy, były deklaracje rządu, że to będzie 24%, może 25%. I ja również przed przyjściem do studia patrzyłem, co się dzieje u największych beneficjentów, Włosi. Oni mają mieć 260 miliardów euro w ich funduszu odbudowy, ale 44 miliardy już od kilku miesięcy we Włoszech pracują. Następne miliardy są zadeklarowane. No zobaczymy, jak cały kryzys rządowy może spowodować, że nieobecność ewentualnie Mario Draghiego, zobaczymy, jaki będzie wyłoniony nowy skład parlamentu. Może tutaj ten strumień zasileniowy do Włoch osłabić, ale nie przejmujmy się Włochami. Patrzmy na nas, na nasze terytorium. I z tego punktu widzenia
Zresztą muszę przyznać, że tutaj są różne wypowiedzi, bo pan poseł Karol Karski powiedział to delikatnie, że zdaje się, że natomiast na przykład minister Ziobro mówi bez żadnych, że tak powiem, obudowy, tylko oszukani, zdradzeni. Także myślę, iż skoro pani to podnosi, z naszego punktu widzenia mamy następujące warunki brzegowe, szczególnie ważne. Po pierwsze, jest stan wojny w Ukrainie. Po drugie, jesteśmy państwem przyfrontowym. Po trzecie, musimy inwestować w armię, o czym już wcześniej mówiłem, i tutaj wszelkie inicjatywy rządu przyjmuję z największym zadowoleniem sprawy naszego bezpieczeństwa. Udzielamy bardzo radykalnego wsparcia sprzętowego, moralnego, ale także przyjmując uchodźców z Ukrainy. I jest nam potrzebne po prostu środki na inwestycje, które musimy dokonywać. No szkoda, że Komisja Europejska nie bierze tego wszystkiego pod uwagę. To, co przed chwilą pan powiedział. Może chodzi o to po prostu, że Komisja Europejska jednak już się nastawia na nowy rząd opozycyjny i robi wszystko, żeby obecny przegrał. To ja bym zapytał o to komisarza Wojciechowskiego, który jest z Komisji Europejskiej. No, pewnie, warto by było. Jeżeli on powie, że tak jest w Komisji, to ja będę miał następujące pytanie. Drogi Januszu, a co ty tam robisz? No, zajmuję się rolnictwem. Przecież jednoosobowo nie zmieni decyzji Komisji Europejskiej. Ile decyzji oprotestował na przykład? Komisja Europejska podejmuje decyzje kolegialnie. Czyli nie zgadza się pan z takim zarzutem, że komisja się po prostu wtrąca w naszą politykę i sprzyja opozycji? Nie ma na to żadnego materialnego dowodu, że komisja sprzyja opozycji. Opozycja to jest na przykład lewica. Nie mam żadnego, ani jednego takiego dokumentu, dowodu namacalnego, że Komisja Europejska by chciała, żeby lewica na przykład przejęła władzę w Polsce. Także pamiętajmy, Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości zawsze wyniki wyborów. Przyjmuje do wiadomości powstanie określonej większości parlamentarnej. Przyjmuje, bo nie ma innego wyjścia. Tak jest, ale nie kwestionuje. Przyjmuje i liczy na współpracę. Także tutaj oskarżenia pod adresem komisji moim zdaniem nie są uzasadnione. Dobrze. A to co w takim razie jest z, panie pośle, z tym porozumieniem gazowym? Bo tutaj pan Karol Karski powiedział, że jeśli chodzi o to porozumienie o redukcji gazu, to nie jest żaden sukces. Ono zostało niby wczoraj zawarte. Tylko wręcz przeciwnie. Tylko to jest porażka, bo każdy może się z tego porozumienia wyłączyć. Otóż nie. To nie jest tak dokładnie, że każdy może się z tego porozumienia wyłączyć. Tam są określone trzy przypadki, w których może ktoś się czasowo wyłączyć, ewentualnie za zgodą komisji i za zgodą instytucji europejskich. Pierwsze, nie ma dostępu do innej, że tak powiem, źródła, do innej rury, niż ta bezpośrednio idąca na przykład z Rosji. I to dotyczy Węgier na przykład, bo taka jest prawda. To dotyczy w znacznym stopniu Bułgarii czy Rumunii. I tutaj jest zrobiony ten wyjątek, jeżeli. Druga kategoria... Czyli one się mogą wyłączyć, te państwa? One mogą notyfikować, że czasowo się wyłączają. Okej, okay, bo nie mają skąd wziąć. Nie mają skąd wziąć, no i nie żądajmy. Ja już widziałem chyba 6 czy 7 lat temu sytuację, kiedy zabrakło dostaw gazu do miasta Sofii, stolicy Bułgarii. Była temperatura głęboko minusowa i w mieszkaniach był po prostu mróz. Także nie żądajmy od ludzi tutaj za dużo, musimy się z tym liczyć. Druga kategoria to są ci, którzy zgromadzili stosowne zapasy, już dokonali oszczędności istotnych. To i w tej kategorii te stosowne zapasy zalicza się Polska. Czyli w razie czego możemy być wyłączeni. Natomiast pamiętajmy co do jednej zasady. My jesteśmy zobowiązani, żeby oszczędzać. Dlaczego? No bo to leży w naszym interesie i państwowym. Jako przykład trochę nie dotyczący gazu, ale z paliw płynnych. Otóż miałem możliwość dwa razy przejeżdżać samochodem z Warszawy do Brukseli przed wakacjami. Z Warszawy do Brukseli, z Brukseli do Warszawy przed wakacjami, przywożąc coś tam. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, że na terenie Niemiec samochody rzadko kiedy na autostradzie jeżdżą z prędkością większą niż 120 km na godzinę. No to zależy, bo w Bawarii to widziałam szybciej jeżdżące. Ale kiedy? No jakiś czas temu, to prawda. Jakiś czas temu, ja mówię teraz po tym kryzysie. Pytam się Niemców, mówię, słuchajcie, dlaczego to tak funkcjonuje? Dlaczego nie ma już tych, którzy przejeżdżają jak z 200 km na godzinę? Torpedy. A odpowiedź była następująca. I pamiętaj, jeżeli ktoś ma silnik dwulitrowy
jeżeli jedzie 140 km na godzinę, zużywa o 2-3 litry na 100 km paliwa więcej, niż jadąc 110 czy 120 km na godzinę. Jeżeli my mamy na przykład 50 milionów samochodów, każdy samochód przejeżdża 10 tysięcy kilometrów w ciągu roku. I zobacz, ile my zaoszczędzamy, po pierwsze w gospodarstwie domowym, po drugie to dla państwa naszego zmniejszenie potrzeby importu. I my mamy świadomość, to leży w interesie Niemiec, mi tłumaczą. Ten przejeżdżam na teren Polski, autostrada A2, ale tam już poniżej 140 mało kto się porusza. Także z tego punktu widzenia oszczędności tak traktowane uważam, że są rozsądne. No, nazwałbym to jako działalność bardzo pozytywna. No ale kto w takim razie się będzie stosował do tego ograniczenia 15-procentowego zużycia gazu? Myślę, że każde państwo będzie próbowało się zastosować dość efektywnie, dlatego że po pierwsze rosną wciąż ceny gazu. Po drugie, to jest obciążenie w budżecie, w bilansie płatniczym. I po trzecie, to jest niezbędne w tej chwili dlatego, żeby pójść w kierunku uniezależnienia się od Rosji, bo pamiętajmy, że docelowo jest to zero importu z Rosji gazu, ropy naftowej i węgla. Jeżeli to jest zero importu i tu mówimy o roku 2025, o ile dobrze tak? pamiętam. To szybko. Tak, to jest dosyć szybko. Czyli OZE słynne, czy odnawialne źródła, import z innych części. No my akurat Baltic Pipe, tak się dobrze składa, że jakoś... Zakończył się, budowa się zakończyła. To, ale zawsze są pewne procedury jeszcze odbioru, także miejmy nadzieję, że w październiku... No tak, no i jeszcze trzeba zakontraktować gaz, nie wiem, czy tam podobno są jakieś perturbacje z tym. No, pamiętajmy, że z inwestycją jest taka reguła, jeżeli coś ma pójść źle, to pójdzie. No tak. Jeżeli się ma opóźnić coś, to się opóźni. Także tutaj z tym się musimy liczyć. Dobrze, że to jest lipiec i mówimy, że jest ta część budowlana zasadnicza zamknięta. Połączona jest część morska z częścią lądową. No teraz mamy procedury odbioru, testowania, certyfikacji, więc to jest przed nami. Ale wszyscy zdają sobie sprawę, jak jest poważna sytuacja. A zatem jestem tutaj zastawiony dość pozytywnie, że nie później jak w listopadzie to ten gaz powinien efektywnie popłynąć. I jeszcze mam do pana ostatnie pytanie, bo już czas nas goni. Pan profesor Karski powiedział, że jeśli chodzi o tak zwaną zieloną transformację, o Fit for 55, to te projekty są już martwe. Czy pan się z tym zgadza? Nie. Nie? Uważa pan, że ciągle będziemy tutaj myśleli o tym, żeby, nie wiem, odchodzić od tych źródeł energii, które mamy? Tak, będziemy myśleli o tym, żeby odchodzić od tych źródeł energii, które mamy. Tak, będziemy myśleli cały czas o tym, żeby rozwijać solarną, wiatrową, elektroenergię z mojej części branży mnie najbliższą, czyli transport, silniki wodorowe. Są zaawansowane bardzo prace nad nowoczesnymi technologiami, silnikami samolotowymi. Czyli paliwa kopalne nieuchronnie odejdą. Paliwa kopalne nieuchronnie odejdą, dlatego że pamiętajmy, że my jesteśmy w takiej części świata, gdzie jesteśmy ubodzy pod względem zasobów paliw kopalnianych. Nawet i węgiel polski też się wyczerpuje. I w związku z tym mamy albo być uzależnieni, a Rosja pokazała, że takie uzależnienie się bardzo źle kończy, że nie można traktować partnera w sposób taki, że jest wiarygodny, że możemy się ułożyć, że są gospodarki komplementarne. Wy macie surowce, my umiemy z tych surowców produkować bardzo sympatyczne rzeczy, wy będziecie to importować, bo po prostu teraz w tej chwili nastąpiła weaponizacja. Węgiel jest bronią, gaz jest bronią, ropa naftowa jest bronią, a na końcu jest i technologie, które naprawdę są prawdziwą bronią. Czyli atomowe. Nie, nawet no, chip, na przykład chipy do czołgów rosyjskich. No które tak. sprzedajemy. Do produkcji samochodów. Przecież Rosjanie wznawiają produkcję Łady, o ile dobrze bez pamiętam. Niczego. Bez niczego, ale z kierownicą i czterema kołami. Musimy kończyć. Moim gościem był Bogusław Liberacki, europoseł Nowej Lewicy. No, chciałoby się dłużej rozmawiać, ale niestety nasza audycja też ma ograniczenia czasowe. Dziękuję bardzo. I to jest słaby punkt tej audycji, zwłaszcza kiedy się rozmawia z panią, pani redaktor. Dziękujemy. Dziękuję, miłego dnia. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu.
poranek Polskiego Radia 24. 9 minut do 8. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz nasz ekspert, pan dr Tomasz Cherudziński, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, ostatnio pojawiły się takie sondaże sensacyjne. W jednym z nich Platforma Obywatelska nawet przegoniła PiS, a w każdym razie sondaże pokazują, że Platforma Obywatelska naprawdę depcze po piętach, czy Koalicja Obywatelska depcze po piętach Prawu i Sprawiedliwości. Przy czym tu już się nie mówi nawet o tym, że jak opozycja zsumuje siły, to pokona PiS, tylko że po prostu sama Platforma Obywatelska jest tuż, tuż za PiS-em. Czy te sondaże, no jeszcze oczywiście mamy rok czy półtora do wyborów, rok z haczykiem, czy tymi sondażami Prawo i Sprawiedliwość powinno się przejmować? Zawsze powinno się przejmować złymi wiadomościami, ale w sposób umiarkowany, czy w sposób, powiedzmy, zdyscyplinowany intelektualnie. Otóż tutaj, aby nie zanudzać państwa kulisami metodologicznymi badań, warto jednak zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji istotne jest to, czy tego typu wyniki, czy tego typu badania, ich rezultaty zostaną potwierdzone przez inne jednostki badawcze. Gdyby tak się stało i tylko wtedy, gdyby tak się stało, no to faktycznie byłby element, powiedzmy, alarmu dla rządzących. Natomiast pojedyncze wyniki, pojedyncze badania należy traktować zawsze z dużą dozą rezerwy. No tak, sama pamiętam taką sytuację w 2011 roku, kiedy PiS tuż, tuż był za Platformą. Czasami się z nią mijał i te sondaże tak pokazywały aż do samych wyborów, a w wyborach się okazało, że 10% przewagi Platforma zyskała, czyli była to naprawdę klęska PiSu. Ale czy pan sądzi, że w tym wypadku może być też taka sytuacja, że partia rządząca utrzymuje aż taką przewagę, której nie widać w sondażach? Moim zdaniem za wcześnie emocjonujemy się z sondażami. Faktycznie jest tak, że emocje, a właściwie już nieoficjalna, ale kampania wyborcza ruszyła z pełnym impetem. Natomiast warto przypomnieć sobie, można powiedzieć, pewną regułę społeczną, a mianowicie to, że o wyniku wyborach decyduje ostatnie kilka miesięcy. W związku z tym przynajmniej tak do tej pory było. Oczywiście istotnym elementem jest systematyczna praca właściwie od momentu, kiedy władzę się objęło, czyli od jednych wyborów do drugich, ale tym, powiedzmy, elementem szczególnie istotnym z perspektywy badań nastrojów społecznych jest okres ostatnich kilku miesięcy. W związku z tym na razie zalecałbym daleko idącą powściągliwość w analizie badań sondażowych, czyli podejście właśnie takie, które przedstawia nam kalendarz, mianowicie do wyborów jeszcze jest, jak pani redaktor zauważyła, sporo czasu, ponad rok. I oczywiście należy analizować wyniki badań sondażowych, ale to jeszcze nie jest ten etap, abyśmy emocjonowali się przekładaniem ich na konkretne rezultaty. No ale jednak wydaje się, że nastroje społeczne trochę się zmieniają, a zmieniają się z bardzo konkretnych powodów. Cukru brakuje, węgla brakuje, no jeszcze nie wiadomo, ale wszyscy się już boją, co będzie zimą, jeżeli tego węgla nie będzie. Rachunki mają wzrosnąć, też jeszcze nie wiemy o ile, ale wszyscy się już boją, ile to będziemy płacić za prąd, za gaz i za inne nośniki energii. I to wpływa na nastroje społeczne i z reguły tego typu niedobory obciążają partię rządzącą, prawda? Jest dokładnie tak, jak pani redaktor mówi. Są to oczywiście czynniki, które wszyscy dostrzegamy, które w sposób też, co można określić jako wilcze prawo opozycji, jest mocno podnoszone przez właśnie tych, którzy chcieliby władzę przejąć. Mamy też element naturalnego niejako zużywania się władzy w tak długim okresie czasu, ale tak jak wspomniałem, tutaj te wszystkie czynniki będą mogły być rozważane i analizowane z perspektywy nieco dalszej, jeśli chodzi o terminy. Zwłaszcza, że tym kluczowym momentem, co do którego właściwie chyba jest konsensus ekspercki, będzie okres jesieni.
i takiej weryfikacji tych wszystkich strachów, które niewątpliwie wszyscy Polacy przeżywamy. Czyli mówiąc krótko, jest szereg czynników, które wpływają negatywnie na rządzących. Wiele z tych czynników ma również, powiedzmy, poza wewnętrzne, poza krajowe źródła, ale jak sobie rząd z tym poradzi, dopiero zobaczymy, jak będą reagowały nastroje społeczne na konkretne działania rządowe, też dopiero okaże się to właśnie w tej próbie, czy w tym okresie próby. Raz jeszcze powtórzę o tej perspektywie pół roku, kilku miesięcy przed wyborami. A jak na to wszystko wpływają te objazdy liderów, które już się rozpoczęły? To też wyjątkowo wcześnie jak na kampanię wyborczą. To oczywiście nie jest kampania, bo być nie może, jako że ordynacja zabrania prowadzenia kampanii poza kampanią. No ale wiadomo, że jest to taka prekampania, jak to się mówi. Jeździ Jarosław Kaczyński, jeździ Donald Tusk, jeździ premier Morawiecki. Czy któryś z nich przekona ludzi do swoich racji? Jest to trudne pytanie, a mówiąc krótko, trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie, ponieważ po pierwsze należałoby powiedzieć, że wszelka aktywność polityczna jest korzystna, tak? I wiemy, że zdobywa się władzę właśnie przede wszystkim poprzez bezpośrednie kontakty, poprzez rozmowy z ludźmi, poprzez wsłuchiwanie się w to, co ludzie mówią w tych właśnie bezpośrednich kontaktach. To jest kwestia nie do przecenienia, ale raz jeszcze zaznaczę, mamy dużo czasu, mamy wiele czynników, na które sam rząd nie będzie miał wpływu i wreszcie mamy też taką oto okoliczność, że znaczna część społeczeństwa polskiego chętnie zagłosowałaby na kogoś, kogo jeszcze nie widzimy, czyli taką właśnie opcję, której jeszcze nie znamy, która być może się pojawi. Oczywiście nie musi być to całkowicie nowa partia, może być to jakieś przetasowanie, mogą to być nowe postaci czy drugoplanowe postaci tych, którzy w tej chwili odgrywają kluczową rolę, ale wiemy dobrze z historii czy z doświadczenia, że wyborcy bardzo lubią właśnie taką zmianę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy główni gracze są już mocno, nazwijmy to delikatnie i dyplomatycznie, opatrzeni. Zużyci, chciał pan powiedzieć po prostu. Ale to ciekawe, że minęło 7 lat od końca rządów Platformy Obywatelskiej, a ciągle część ludzi pamięta, ma zapadło im to głęboko w pamięć i uważają, że nie, na Platformę to Tutaj nie kładłbym nacisku tak silnego na same mechanizmy psychologiczne i pamięć poszczególnych jednostek. Raczej zwróciłbym uwagę na media, które jaskrawo podzieliły się na tych, którzy sprzyjają rządzącym i tych, którzy chcieliby, aby ta władza została wręcz skrócona. I te media właśnie nie pozwalają nam zapomnieć o historii, nie pozwalają nam zapomnieć o konfliktach, o różnego rodzaju wpadkach polityków. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był pan Tomasz Herudziński, socjolog z SGGW. Dziękuję bardzo.
Dwie strony. Gośćmi politycznych dwóch stron są dzisiaj Piotr Król, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Kłaniam się państwu. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, pani redaktor. I pan poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa serdecznie. Szanowni panowie, w ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił dodatek węglowy. No i jest masa kontrowersji wobec tego dodatku węglowego. Między innymi jest taka, dlaczego tylko dla ludzi, którzy mają piec na węgiel, a dlaczego zlekceważono sytuację ludzi ogrzewających domy peletem, olejem opałowym, gazem. Skąd się wzięło te 3000? Dlaczego akurat 3000? A nie więcej albo mniej. Czy po prostu będzie ten węgiel do kupienia na zimę? I o to chciałam was spytać. Pan Piotr Król, dlaczego ten dodatek węglowy wygląda tak, jak wygląda? No, panie redaktor, przede wszystkim trzeba docenić to, że być może nie wszystkie rozwiązania są idealne, ale rząd się stara reagować na bieżąco, bo przypomnę, że wcześniej była koncepcja tego, żeby podjąć jakąś próbę współpracy z tymi pośrednikami, którzy głównie węglem handlują. No to jeśli chodzi o to pytanie, dlaczego ten dodatek jest głównie nakierowany na węgiel, no bo głównie na tym rynku jest kłopot. Przecież to nie jest żadna tajemnica, że ten rynek jest w dużej mierze prywatny. Mam na myśli tych, którzy tym węglem handlują, i gro tego węgla przed wybuchem wojny na Ukrainie płynęło z kierunku wschodniego, albo z Rosji, albo z Kazachstanu. Dobrze, ale to jest kwestia dostępności węgla, a nie jego ceny. Ceny peletu na przykład drzewnego wzrosły trzykrotnie. Jak czegoś jest mniej na rynku, to raczej cena idzie do góry, więc stąd ta korekta tej decyzji rządu i ta zmiana polegająca na tym, że no przypomnę też, że jeszcze jakiś czas temu składaliśmy te, ci z państwa, którzy dysponują, prawda, nieruchomościami, były składane te deklaracje dotyczące tego, jakim paliwem czy jakim piecem nieruchomość dysponuje. No i ten pomysł i ta pomoc jest nakierowana na to, żeby pomóc tym, którzy palą tym węglem, no a cena węgla poszła bardzo znacząco do góry, więc ja tego rozwiązania będę bronił, bo tutaj powiedziałbym, że jest jednak spora różnica między rynkiem, czy dla kogoś, kto dysponuje piecem węglowym, no przecież nie zmieni go w ciągu 2 czy 3 tygodni, a między kimś, kto na przykład korzysta z gazu, czy korzysta z paletu. A to oni też nie zmienią swoich pieców w ciągu 2 czy 3 tygodni. No to prawda, no ale z dostępem do gazu, panie redaktor, akurat tutaj jeśli chodzi o dostęp do gazu, to tutaj problemu nie ma. No, na rynku paletu też nie słyszałem o tym, żebyśmy tutaj jakieś radykalne tąpnięcie mieli. No prawda jest taka, że mamy problem, jeśli chodzi o dostęp do węgla, dlatego też rząd podejmuje działania, żeby ten węgiel zapewnić w zupełnie innym kierunku, z których dotychczas go nie importowaliśmy, i w takim kierunku są nakierowane te działania. Natomiast no, faktem jest, no trzeba przyjmować rzeczywistość taka, jaka jest, że jak czegoś jest mniej na rynku, to ta cena jest wyższa. Stąd ten pomysł tego dodatku, żeby przynajmniej część tej zwyżki, tej ceny ludziom to zrekompensować, więc ja tego rozwiązania będę bronił. Pan poseł Jarosław Rzepa. Opozycja nie była zadowolona z tego rozwiązania. Dlaczego? Czy nie byliśmy zadowoleni, ponieważ nie jest to rozwiązanie raczej kompleksowe, dwa, dyskryminujące pewne grupy, o których pani redaktor wspomniała. Natomiast choćby ten element, że to nie jest powiązane z koniecznością zakupu węgla, tylko można przeznaczyć to na inne cele, to już daje pewne wątpliwości co do tego, czy zostanie na ten węgiel ta kwota przeznaczona. Dwa, kolejna sprawa, to przede wszystkim to, co mówiłem o dyskryminacji. Nie możemy powiedzieć tak, że tylko ta grupa dostanie jakiekolwiek wsparcie, natomiast inne, które przecież również kiedyś uwierzyły w program choćby Czyste Powietrze, wymieniły kotły, chciały być bardziej proekologiczne, dzisiaj tego wsparcia w żaden sposób nie otrzymają. No ale na przykład ci, co opalają gazem, mają jednak takie specjalne taryfy dla odbiorców indywidualnych, prawda? One nie są takie same jak taryfy... To,
To jeśli chodzi o cenę, czyli ich w jakikolwiek sposób troszeczkę chroni, ale tak naprawdę dzisiaj przede wszystkim brak tego węgla. My dzisiaj nie wiemy, czy ten węgiel do nas dopłynie. Czas się kończy. Mamy dziś około 60 dni do rozpoczęcia okresu grzewczego i obawiam się, że te szumne zapowiedzi spełzną na niczym, bo te statki tak szybko nie dopłyną, szybko nie zostaną rozładowane, pomimo starań, a ja przypomnę, że podstawowy błąd, jaki popełni pan premier Mateusz Morawiecki, że decyzję o interwencyjnym zakupie podjął się 13 lipca, nie 25 lutego, kiedy było wiadomo, że będziemy szli w sankcje, tylko dopiero 13 lipca. I to jest kardynalny błąd tego rządu chaosu, który w żaden sposób nie mogą już opanować. Najpierw wprowadzają coś, co by miało spowodować, że Polacy będą mogli kupić tani węgiel i dodatkowe wsparcie dla tych, którzy ten węgiel im dostarczą. Później się wycofują z tego, dają 3000. Tak naprawdę nie łączą tego z węglem. Naprawdę chaos totalny. Widać, że po prostu są totalnie nieprzygotowani do tego tematu i spóźnione bardzo mocno decyzje. Pytanie do posła Króla. Dlaczego tak jest, że nie wprowadzano na przykład kryterium dochodowego, że wszyscy mogą dostać te 3000 i nawet nie muszą go rzeczywiście wydać na węgiel? Czy nie lepiej byłoby na przykład te pieniądze, może częściowo zaoszczędzone, gdyby wprowadzono kryterium dochodowe, przeznaczyć na dofinansowanie do pomp ciepła? To przynajmniej szlibyśmy w jakimś systemowym kierunku, systemowego rozwiązania. Panie redaktor, będzie łaskawa przypomnieć, a prąd to głównie się w Polsce z czego produkuje? Ale do prądu inaczej jest, się dotuje, prawda? A poza tym ten węgiel do prądu to my mamy. Tylko nie mamy do ogrzewania domów. No, sądząc po tym, co mówił pan poseł, to w ogóle żyjemy w kraju pełnym chaosu. No oczywiście jakby rolą opozycji, czy takim prawem opozycji jest to, żeby wszystko krytykować, tylko proszę zwrócić uwagę, że no, jakoś tutaj nie dyskutujemy na rozwiązania, które alternatywnie opozycja promuje, czy jakby tutaj... Czy tutaj kładzie na stół, tylko mamy zarzuty. Znaczy tak, najpierw był dziki atak w Sejmie na rząd, że już następnego dnia po tym, jak wojna wybuchła, czemu my w ogóle cokolwiek kupujemy z Rosji? No jak się okazało, że na przykład nie kupujemy węgla, to teraz jest atak taki, że jest chaos. Jak wprowadziliśmy tę pierwszą dopłatę, to też było źle. Teraz się okazuje, że... No to jest taki podobny sposób myślenia jak przy 500+. To właściwie to jest dokładnie to samo. Znaczy krótko mówiąc, to jest taki brak elementarnego szacunku dla ludzi, że oni sami nie wiedzą, co dla nich jest najlepsze. Bo to przy 500+ były dokładnie te same zarzuty, że tam w ogóle nie wiadomo, co z tym... Że na wszystko wydadzą, tylko nie na własne dzieci. No naprawdę ktoś przy zdrowych zmysłach uważa, że jeżeli ktoś nie kupił jeszcze węgla albo nie ma węgla, albo ma w domu piec, to on teraz jak dostanie dodatkowe pieniądze, to on je wyda, nie wiem, na wakacje, tylko nie kupi sobie węgla na zimę. No trzeba mieć jakiś elementarny szacunek dla ludzi. Jeszcze raz powtarzam, to wsparcie jest w tym kierunku, w którym, czy na tej części rynku, na którym jest największy problem. No i tyle. I różne rzeczy można tutaj oczywiście rządowi zarzucać. Ja rozumiem, że to jest prawo opozycji, no ale fakty są takie, że ta reakcja jest, no w pierwszym rzędzie wiadomo, że nakierowana działalność była na to, żeby zapewnić węgiel dla systemu energetycznego, na przykład dla elektrociepłowni i tutaj sytuacja jest stabilna. I teraz są podejmowane różnego rodzaju działania również przez spółki Skarbu Państwa, tak wchodzące w skład tego sektora energetycznego, żeby pozyskać jak największą ilość węgla dla odbiorców indywidualnych. To się dzieje, to się będzie również działo między innymi, myślę, że ta informacja już jest publiczna, nie tylko z wykorzystaniem polskich portów, ale rozmawiamy też z Litwą na przykład, żeby ten strumień był po prostu jak największy. Natomiast to do pytania pani redaktor, bo jeszcze tu jeszcze był zarzut dotyczący programu Czyste Powietrze. No, ja mogę tylko powiedzieć, że według mojego stanu wiedzy ten program nie tylko jest kontynuowany, ale jest rozszerzany. No, myślę, że ci, którzy z niego skorzystali, to byli trochę zdziwieni tym głosem do tego, że ci, którzy skorzystali, to mają go rozliczone, a ci, którzy zamierzają skorzystać, to będą mogli otrzymać jeszcze większe dofinansowanie. Więc ja uważam, że sytuacja jest trudna, ale trudno naprawdę odmówić rządowi tego, że podejmuje różnego rodzaju działania, żeby się w tej nowej, zupełnie trudnej sytuacji odnaleźć, bo jednak mówimy o sytuacji, w której
ten import węgla w dużej mierze, że z jednej strony mieliśmy takie naciski, taką presję Unii Europejskiej, żeby zamykać własne kopalnie, a z drugiej strony prawda jest taka, że gro węgla, które płynęło na rynek indywidualny, to był kierunek wschodni, więc no, trudno się spodziewać, że w ciągu 2-3 tygodni taką zmianę przeprowadzić. Ale ja raczej pytałam pana o to, dlaczego nie wprowadzono kryterium dochodowego. Co legło u podstaw tej decyzji? Po pierwsze to jest czas po prostu, tutaj każdy tydzień się po prostu liczy i kluczowe jest to, kto jakie złożył deklarację dotyczącą tego, jakie ma źródło ciepła. Być może, że nie wiem, gdyby ta sytuacja się i ta wojna miała trwać, to być może, że z czasem być może takie rozwiązanie można by wdrożyć, ale kluczowe jest to, kto jakim, tym bardziej proszę pamiętać o tym, że czasami są takie sytuacje, że nie wiem, jest jeden piec na dwie rodziny, no są różnego rodzaju sytuacji. No ktoś by musiał to fizycznie weryfikować, a tutaj chodzi jednak o to, żeby te pieniądze jak najszybciej do ludzi spłynęły, więc no w mojej ocenie to jest... A proszę pamiętać, że wniosek jest jakby... to nie jest obligo, że pani musi złożyć, tylko wnioski będą składali ci, którzy rzeczywiście tego dofinansowania będą potrzebowali. No dobrze, to mam pytanie do pana Jarosława Rzepy. Opozycja już zapowiedziała, że będzie poprawiała ten projekt w Senacie. To w jakim kierunku? Oczywiście, pani redaktor, my już mieliśmy swoje poprawki na poziomie parlamentarnym, Sejmu, natomiast oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie wysłuchała. Mówiliśmy o tym rozszerzeniu tego katalogu, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, nie możemy nikogo dyskryminować. Natomiast jeszcze jedna rzecz do pana posła. My zagłosowaliśmy jako jedyny klub za tym rozwiązaniem, ponieważ uważamy, że Polakom trzeba pomagać, ale wszystkim. Druga sprawa, panie pośle, również zagłosowaliśmy za programem 500+. Natomiast nie możemy patrzeć nie na to. Że państwo nie głosowali. Nie możemy patrzeć na to, w jaki sposób dzisiaj doprowadzili się do takiego stanu nerwowości, paniki na rynku, bo taka dzisiaj jest. Natomiast mówił pan też o tym, że nie mamy żadnych propozycji. Mamy, panie pośle, propozycje. Mówiliśmy dawno, prosiliśmy o to, żeby wycofać się z bardzo niekorzystnej ustawy 10H wiatrakowej, bo moglibyśmy już produkować znacznie więcej energii właśnie z odnawialnych źródeł energii. Mówiliśmy o tym, żeby nie wprowadzać ograniczenia fotowoltaice, bo po 1 kwietnia bardzo mocno spadła ilość instalowanych paneli fotowoltaicznych na polskich dachach choćby. I to są rozwiązania, które łagodzą tą sytuację, ale najważniejsza sprawa to jest dostępność węgla. Szanowni Państwo, w żaden sposób, żadnymi pieniędzmi wy nie spowodujecie, że ten węgiel się pojawi, bo po prostu przespaliście pewien okres czasu. Nie wiedzieliście, co macie zrobić, a dzisiaj panicznie pokazujecie, że ten węgiel już płynie tak jak banany czy pomarańcze kiedyś za czasów minionych. Szanowni Państwo, zwykle dopływały na święta, więc może węgiel też zapłynie. Tylko głosowaliście, czy byliście przeciw? Nie, panie pośle, ja powiedziałem panu, że głosowaliśmy za, ponieważ my uważamy, że trzeba pomagać, ale proponowaliśmy, żeby nie dyskryminować, co żeście wyrzucili całkowicie do kosza. I dzisiaj mówimy o tych błędach, które zostały popełnione na etapie sejmowym. Mam nadzieję, że poprawki nasze w Senacie, usłyszycie ich i 5 sierpnia przegłosujemy, bo muszę to bardzo ważny głos do wszystkich mieszkańców radiosłuchaczy. Szanowni Państwo, myślę, że koło 6-7, kiedy prezydent podpisze tą ustawę, będzie można składać wnioski. Dzisiaj nie chodźcie do urzędów gmin, bo tych wniosków jeszcze składać po prostu nie wolno. Nie można. No nie można, bo nie ma jeszcze ustawy. Tak jest. No dobrze. Czyli jakby główny kierunek zmian to będzie taki, żeby po prostu wszystkich, którzy mają indywidualne gospodarstwa, objąć jakimiś dopłatami. Tylko nie wiem, czy budżet to wytrzyma. Znaczy się, oczywiście, dlaczego do tego doprowadzono? Do czego doprowadzono? Do tego, że nie jesteśmy w stanie wydobyć tego węgla u nas. Dlaczego tak grabież, taką rabunkową politykę prowadzono w naszych kopalniach? Dlaczego nie inwestowano w nowe ściany po to, żebyśmy mogli dzisiaj zwiększyć to wydobycie w Polsce? Panie pośle, to pan może to zadać też i sobie, ponieważ to jest element działania rządów, wszystkich rządów po 1989 roku, a PSL w paru było.
Pani redaktor, ale jedna rzecz. Prawo i Sprawiedliwość rządzi 7 lat. I jeżeli by chciało i postawiło na to, to by zabezpieczyło środki i ściany do tej pory. I proszę mi nie przypisywać naszemu rządowi nieprzygotowanie ścian w obecnych kopalniach do takiej możliwości. Panie pośle, naprawdę chce pan powiedzieć za rządów Platformy i PSL-u w Polsce kopalń nie zamykano? Naprawdę, pan uważa, ktoś... A za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie zamknęliście kilkunastu kopalń? Nie zamknęliście? Zamknęliście kopalnie. Proszę się nie kłócić. Niech pan Piotr Król odpowie, a potem pan Rzepa. Rozumiem, że można głosować na kogo się chce, no ale to, że jest ciągła presja Unii Europejskiej na to, żeby zamykać kopalnie węgla, no to chyba pan odnotował. No, takie są fakty. No to jakby ta wojna pokazała, do jakiego absurdu doszliśmy, że z jednej strony Niemcy mogą otworzyć kopalnię węgla brunatnego, jednocześnie zupełnie absurdalnie zamykać elektrownie atomowe, a z trzeciej do nas się ma pretensje, dlaczego my cudownie nagle nie wyprodukujemy węgla. No nie wyprodukujemy go cudownie nagle, bo nam przez x lat kazano te kopalnie zamykać. No, moim zdaniem ta wojna pokazała, że polityka Unii w tym obszarze prowadziła donikąd po prostu i tyle. No to sobie trzeba brutalnie powiedzieć. I teraz pan Jarosław Rzepa. A ja z kolei myślę, że to jest fatalna polityka zagraniczna polskiego rządu, który nie potrafi ani się dogadać z Unią Europejską, ani z naszymi sąsiadami, ani nie wypracować pewnej strategii energetycznej wewnątrz kraju po to, żebyśmy mogli ją realizować przez kolejne rządy bez względu na to, kto będzie rządził, bo taka jest nasza racja stanu. Natomiast od ściany do ściany, od chaosu jakoś do chaosu. Jakoś tak się niestety, składa, że Polska jest jedynym krajem, który ma 100% zabezpieczenie w gaz. Proszę pana, ponad 3 miliardy metrów sześciennych. Niech pan zejdzie na ziemię. 21 miliardów metrów sześciennych potrzebne jest Polsce. Niech pan nie mówi, że 3 miliardami załatwimy temat z naszej zimy. Skąd pan wziął tą liczbę? Bo jakie mamy zużycie, szanowny panie, a tak samo takie mamy magazyny. Nie wie pan o tym? Panie pośle, ja o tym wiem, że tyle mamy. A niech mi pan powie, tam w tym roku popłynie maksymalnie 3 miliardy, a powinno popłynąć 10 miliardów. Skąd weźmiemy te 7 brakujących miliardów? Czyli kogo wyłączymy w pierwszej kolejności? Sytuacja energetyczna Polski, jeśli chodzi o gaz, jest gorsza niż Niemiec. Niebezpieczna. Panie redaktorze, panie pośle, oni potrzebują 80 miliardów, my 21. To pokazuje też różnicę w gospodarce. Panie pośle, ja chciałbym, żeby mi pan pokazał, dlaczego 1 grudnia czy 1 listopada gazociągiem Baltic Pipe nie popłynie 10 miliardów metrów sześciennych, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Wy mówiliście, może dlatego zwolnili się ministra Naimskiego, bo po prostu nie zakontraktował tego gazu i dzisiaj panicznie się tego bawi. Gaz, przepraszam. No ale wiadomo też, że w Europie uznawany za jeden z największych sukcesów Ale to jest rura, a w tej rurze musi być gaz. Myślałem, że chociaż co do jednej sprawy, ale ja jestem zgodny, panie pośle, ja jestem zgodny co do Baltic Pipe, co do dywersyfikacji. Wyrażanie zgody, to są pewne kłopoty, żeby to... Nie, panie pośle. Ja po prostu mówię o tym, że wszystko, co robimy, musi mieć sens. A jeżeli budujemy rurę, w której nie będzie gazu, to niestety sensu nie będzie, a Polakom będzie nadal zimno. Ale to jest jakaś pana dziwaczna opinia. No zbudowaliśmy ten rurociąg po to, żeby być niezależnym od... Proszę mi powiedzieć, że macie 10 miliardów metrów sześciennych. Proszę mi to powiedzieć. Macie te 10 miliardów? Od kogo? Zwracają się na przykład do nas Czesi i Słowacy. Widzi pan, nie potrafi pan odpowiedzieć na pytanie, które panu zadaję. Bo pan ucieka, bo pan nie wie. To jest teza. Pan powiedział, że nie będzie i koniec. Proszę mi pokazać kontrakt na 10 miliardów. Proszę mi pokazać kontrakt na 10 miliardów metrów sześciennych i od 1 listopada, że tą rurą tyle popłynie. Pan się nie gniewa. Jak pan chce o kontraktach gazowych rozmawiać, no to jak pan zobaczy to, co podpisywał Pawlak, i jeżeli pan uważa, że podpisywanie długoterminowych kontraktów, to Unia Europejska zatrzyma do 2037 roku, chcieliście podpisać kontrakt na gaz z Rosji. No panie, pan powinien łeb pod stół teraz schować. A ile kosztuje dzisiaj paliwo na polskich stacjach? Ile kosztuje gaz? Ale od Rosji chcieliście kupować ile to kosztuje? A do czego do dzisiaj doprowadzacie Polaków? Do tego, że są przestraszeni, niepewni, zszokowani cenami, a tak naprawdę zima może zdecydować o tym, że podziękują wam wreszcie, powiedzą te taczki, o których mówili ludzie na spotkaniach z prezesem Kaczyńskim, przywiozą pod Sejm, wywiozą i będzie spokój. Pan Piotr Król ad vocem, bo i tak nikt pana nie słyszał, jak pan mówił jednocześnie z panem posłem Rzepą. No,
No fakty są takie, że pan wicepremier Pawlak, nomen omen z Polskiego Stronnictwa Ludowego, próbował podpisać no nomen omen z udziałem Unii Europejskiej, ta umowa została zatrzymana, czerpanie z zasobów rosyjskiego gazu do 2037 roku. To ja tylko chciałbym państwa zapytać, jak gdzie my byśmy teraz byli i te wszystkie przymiotniki, ten chaos i tak dalej, niech państwo sobie przyłożą teraz do tego w kontekście tego, że Rosjanie po prostu kurki pozamykali. Gdybyśmy nie mieli tego Baltic Pipe, no to bylibyśmy, nawet nie chcę powiedzieć gdzie. No więc no w Europie to jest uznawane za sukces, a przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że to jest właściwie porażka, bo on już z góry wie, ile tego gazu popłynie. Ale pan bredzi, no to jest uniezależnienie się. Szanowni panowie, musimy kończyć. To jest największy sukces Polski. Panie pośle Rzepa, proszę takich osobistych wycieczek nie urządzać. Nie powiedziałem czegoś takiego. Nie powiedziałem czegoś takiego, a pan poseł mówi, że ja powiedziałem, że nie jestem zadowolony. Jestem za tym, że Baltic Pipe jest. Tylko żeby tam był gaz. O to mi tylko chodzi. I Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego byli gośćmi politycznych dwóch stron. Dziękuję bardzo. Reklama.
Debata poranka. W debacie publicystów gościmy dzisiaj Michała Płocińskiego z Rzeczpospolitej w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogumiła Łozińskiego z Gościa Niedzielnego, również w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No i na łączach Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni panowie, Solidarność Gazowa Europy podobno została wczoraj uchwalona, aczkolwiek dzisiaj rozmawiałam z dwoma politykami z dwóch różnych opcji i Karol Karski, europosłami dodam, i Karol Karski powiedział, że to jest porażka, bo żadnej Solidarności Gazowej nie będzie, a Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy powiedział, że wręcz przeciwnie, że Solidarność będzie i to jest ważne porozumienie dotyczące możliwości, a właściwie takiej możliwości, właściwie to niby nie miała być możliwość, tylko miał być obowiązek oszczędzania gazu w sytuacji, gdyby no po prostu rurą z Rosji ten gaz przestał do Europy płynąć. Chciałam was spytać, czy uważacie, że ta Solidarność będzie, czy nie będzie? No i czy powinniśmy być solidarni, bo na przykład pan Jacek Seryusz-Wolski, europoseł PiS-u, powiedział, że Solidarność nie może być wybiórcza, jest całościowa albo jej nie ma. I wymienił długą listę takich spraw, przy których Unia Europejska nie była z nami solidarna. Więc zaczynam od Michała Płocińskiego. Co Michał Płociński na to? No na pewno tej pełnej solidarności na razie nie ma. Po długiej dyskusji odstąpiono od tej zasady, że każdy kraj będzie musiał osiągnąć 15% redukcję na rzecz, prawda, tej redukcji unijnej, więc będą kraje, które osiągną pewnie 20% redukcji zużycia gazu, a niektóre kraje 5%, więc i nie będzie żadnego problemu, jeżeli cała Unia obniży o 15% zużycia gazu. Na razie to jest pierwszy krok, to jest taki symbol, który ma pokazać albo potwierdzić słowa tak naprawdę, które zostały wypowiedziane przez ministra Roberta Habecka, ministra gospodarki Niemiec, który po tym jak zakręcili Rosjanie Nord Stream, powiedział: nie podzielicie nas. I teraz Unia udowadnia, że my rzeczywiście myślimy, żeby wspólnie odpowiadać Rosji. Ta odpowiedź, no, trudno powiedzieć, żeby kogokolwiek na Kremlu przestraszyła, albo trudno powiedzieć, żeby uspokoiła rynki, uspokoiła nas konsumentów, uspokoiła obywateli europejskich państw. Miejmy nadzieję, że za tym krokiem pójdą kolejne i że to jest dopiero początek dyskusji nad jakąś wspólną polityką energetyczną, o której, przypomnę, no, my Polacy mówiliśmy od lat. Słowami Donalda Tuska już od praktycznie 2014 roku wznosiliśmy ten problem, że Unia Europejska musi zaczynać myśleć o solidarności energetycznej, że nie może być tak, że jedne kraje stawiają w 100% na, nie wiem, atom, inne kraje stawiają w 100% na rosyjski gaz, a potem będziemy się martwić, co się stanie, kiedy przyjdzie kryzys. Nie chciano nas słuchać na Zachodzie, że przyjdzie jakiś kryzys. To nie jest tak, że dzisiaj mamy mieć jakiś Schadenfreude i mamy triumfować, że to my mówiliśmy, że Rosja jest wielkim zagrożeniem, ale to teraz musimy wrócić do pomysłów, które były stawiane na przykład właśnie przez Donalda Tuska przed laty, żeby Unia Europejska zaczęła myśleć o sobie jako całości gospodarczej. Tak jak myśli w kwestiach wymiany handlowej, tak jak myśli w kwestiach ceł, tak powinna też myśleć w kwestiach energetycznych. Zaczynamy to robić. Dzięki temu będziemy silniejsi, mniej narażeni raz na ataki także gospodarcze, jak ataki gazowe w tej chwili ze strony Kremla, a dwa, będziemy mniej narażeni na dzielenie nas. To, co robił Władimir Putin, no, od początku swoich rządów. Metoda kija i marchewki, metoda podziału, prawda, na lepszych i na gorszych, na spotykanie się z politykami niemieckimi, austriackimi, na machanie szabelką w stronę polityków polskich, po to, żeby Zachód był jak najbardziej podzielony i przez to jak najsłabszy. Powtórzmy jeszcze raz, nie podzielicie nas. Miejmy nadzieję, że za tym pójdą też czyny. No to bardzo idealistyczne jest spojrzenie, bo jednak europoseł Seryusz-Wolski wymienia te wszystkie przypadki, w których Niemcy i Unia nie były solidarną z Polską. I mówi tutaj o kryzysie na granicy z Białorusią, o Nord Stream 2, o 4 milionach uchodźców ukraińskich i o KPO. No i oczywiście pytanie wtedy się pojawia, no tak, my teraz będziemy solidarni z Unią Europejską,
polską z Niemcami, a potem jak będą jakieś nasze problemy, nasze interesy, to oni nam pokażą figę z makiem. Bogumił Łoziński. Znaczy, tu są troszkę różne płaszczyzny, to znaczy nie da się być, wiadomo, że są państwa narodowe i mają własne interesy, bardzo dobrze, i nie da się być solidarnym, czyli uzyskać jakby jednej polityki we wszystkich tych dziedzinach, dlatego, że są różnice, są różne po prostu interesy. My jesteśmy w tym miejscu Europy, mamy taką historię energetyczną na przykład i zupełnie inny jest Zachód i mamy inne zadania i co do przekształcenia energetycznego, więc to w ogóle jakby jest nieporównywalne. Wydaje mi się, że powinniśmy wyodrębnić dziedziny pewne. No to, co było u podstaw Unii, to znaczy u podstaw Unii były te cztery zasady swobodnego przepływu ludzi, kapitału, usług i pieniędzy, prawda? Do tego należy wrócić i należy zrobić pewną agendę rzeczy, które powinny być solidarne, czyli powinna być wspólna polityka. Widać, że wojna wymusiła na Zachodzie, który tego nie rozumiał zupełnie, tej pozycji Niemiec, brał Rosję jako normalne państwo, powiedzmy demokratyczne. Myśmy zawsze przed tym przestrzegali. No choć też był taki moment zarządów Tuska, kiedy Tusk też dość naiwnie przeprowadził ten reset i próbował. Każde rządy chyba próbowały doprowadzić do jakichś takich lepszych stosunków. No to zawsze jest nadzieja, jak się pojawia ktoś nowy, że może będzie. Natomiast ta wojna pokazała, że oczywiście nie jestem daleki od tego, żeby jakoś tam zakładać zniszczenie Rosji, zniewolenie, bo to będzie źródło jakiegoś nowego konfliktu, tak jak z Niemcami po pierwszej wojnie światowej, ale że Rosja jest państwem bardzo niebezpiecznym, należy ją zdemilitaryzować, odebrać im możliwości agresji. Niech spokojnie oczywiście sobie ten naród żyje, ale właśnie z taką dużą dozą braku zaufania. Natomiast wracając do Europy, no i jak najbardziej należy, powinna być solidarność europejska. Natomiast jakby kwestie KPO to są już trochę inne, bo to nie jest kwestia solidarności, tylko to jest kwestia pytania o jednak zakres ingerencji Unii w różne kwestie wewnątrz poszczególnych krajów, prawda? I tu jest duża wątpliwość, którą widać nawet przy tym ostatnim elemencie sporu dotyczącym właśnie, czy sędziowie mogą bezkarnie krytykować mianowanie innych sędziów i czy w ogóle sędziowie podważać ich status tak naprawdę, a nie krytykować. Angażować się bardzo mocno politycznie, bo na taką skalę też tego nie było do tej pory. Sędziowie mają immunitet, który ich chroni, ale powinni na ten immunitet zasłużyć. Znaczy powinni być bezstronni, a nie ostatnio są sędziowie, którzy przekształcają się de facto wyrazicieli poglądów politycznych bardzo mocno i biegają po mediach, czy piszą w mediach manifesty polityczne. Więc to jest też w drugą stronę. No ja nie chcę takiego sędziego. Ja nie chcę znać poglądów sędziego. Nie chcę, żeby sędzia kierował się poglądami politycznymi przy rozstrzyganiu różnych kwestii. A ta ingerencja już jest ingerencją, jednak w pewne zapisy konstytucyjne w Polsce. Więc tu się nie da się, ale myślę, że kwestia obronności na przykład powinna być też taką sferą absolutnej solidarności. Kwestia bezpieczeństwa, czyli generalnie bezpieczeństwa Europy. Być może jednak jakiegoś wspólnego, jakiejś formacji wojskowej w ramach NATO, ale jednak europejskiej. Wątpię, czy to się uda, ale może ta zachodnia Unia się jakoś otrzeźwi. Więc tu jest bardzo dużo pól, ale nie bądźmy naiwni, że to wróci do takiej sytuacji idealistycznej, jak mieli ojcowie założyciele, kiedy Unia powstawała, kiedy Włochy były ekonomicznie daleko w tyle, to te silne kraje po prostu dały tyle środków, na przykład Włochom, że ich wyciągnęły, ten ich poziom do góry. No teraz to wydaje się niepojętne. No Niemcy ewidentnie stosują praktyki wręcz odwrotne. No dla nich Unia jest takim obszarem, w którym mogą realizować swoje własne interesy ekonomiczne, często kosztem tych krajów. Więc to jest absolutne zaprzeczenie, że tak po idei Unii na poziomie
ekonomiczne. W praktyce to się stało. Więc. Dobrze, to teraz Jerzy Musoń niech nam odpowie na pytanie, czy powinniśmy stawiać na solidarność, choćby w kwestii tej gazowej, w imię no, właśnie jedności przeciwko Rosji, czy też każdy powinien patrzeć na swoje żale do, wobec Unii Europejskiej i wobec Komisji Europejskiej? Właśnie powstaje pytanie, czy w kontekście wojny na Ukrainie my mamy jakąś alternatywę, aniżeli solidarność energetyczna, bo wyobraźmy sobie taką oto sytuację, że jedne kraje są odporne na kryzys energetyczny, inne nie. I te, które nie są odporne, ich politycy zaczynają się zastanawiać, czy jednak te sankcje nałożone na Rosję to dobry pomysł, bo przecież one bardziej uderzają w ich interesy państwowe, narodowe. Także solidarność nie jest kwestią tutaj alternatywy, ale konieczności. Pytanie, czy polskie władze zbyt ochoczo, zbyt szybko, na zbyt łagodnych warunkach nie zgodziły się na tę solidarność, bo w polityce międzynarodowej bardzo ważne jest to, aby uzyskać jak najwięcej za jak najmniej. A ja mam wrażenie, że ta dyskusja trwała za krótko i to, że my mamy dzisiaj taką furtkę, że powinniśmy się solidaryzować jako kraj, jako państwo, ale nie musimy, nie jest to żaden przymus, to chyba jest trochę za mało, szczególnie wobec innych wyzwań, jakie przed nami stoją, również zabezpieczeniem granicy wschodniej, również w kwestii wymiany uzbrojenia, które przekazaliśmy Ukrainie, a w zamian nie otrzymaliśmy obiecanych od Niemców czołgów, czy też wspomnianego KPO, ale oczywiście rację ma mój przedmówca, który twierdził, że no to nie są tożsame rzeczy, ponieważ KPO odpowiada na pytanie dotyczące granic Unii Europejskiej, zakresu wspólnoty, wartości i innych kwestii, aniżeli solidarności jako takiej, ale rzeczywiście polscy dyplomaci mogliby tutaj nieco więcej wynegocjować. Być może udało się coś, tylko to nie wyciekło do mediów, ale obawiam się, że takich dobrych informacji nie mamy, ponieważ jesteśmy w przededniu kampanii wyborczych, nie jednej, a dwóch. I jeżeli rząd miałby się czymś pochwalić w tym zakresie, to zapewne by to uczynił. A tak prawdopodobnie Polska, która zużywa średnio około 20 miliardów metrów sześciennych gazów rocznie i na tyle mniej więcej oszacowaliśmy nasze możliwości nabywcze, będzie musiała, może nie będzie to przymus formalny, ale jednak będzie taki przymus etyczny, wywieranie presji, aby wstrzymać się, jeśli chodzi o wykorzystanie tych 15%, i czy to oznacza wstrzymanie dostaw dla przemysłu, czy to będzie oznaczało to, że te kaloryfery od listopada będą chłodniejsze, a może to, na co bardzo liczę, rząd trochę zmieni przepisy, które są od lat szkodliwe, i uściśli korzystanie na przykład z włączania centralnego ogrzewania, bo mamy od lat do czynienia z patologią, że to zarządzający budynkami według własnego widzimisia, czy też żądania niektórych użytkowników, proszą elektrociepłownię o włączenie tego ogrzewania, a później mamy problem z tym, że jest gorąco z jednej strony za dnia, a już te kaloryfery są ciepłe, czy na korytarzach są włączone. To należałoby uregulować i gdyby w ten sposób zmniejszyć zużycie gazu, no to tak naprawdę odbyłoby się to bez większych szkód, a nawet z korzyścią. No ale to powinny pójść za tym jeszcze dodatkowe decyzje, a cisza w tej sprawie. No dobrze. No ja co prawda wiem i chyba państwo też wiedzą, że każdy kaloryfer ma taki kurek, którym można pokręcić i go przykręcić. I w związku z tym... To nie ma znaczenia, jeśli chodzi o miejsca wspólne. A no, miejsca wspólne to nie ma znaczenia, to prawda. No dobrze. Chciałam was spytać o dodatek węglowy. To w pewnym sensie utrzymujemy się ciągle w tym samym temacie. Dodatek węglowy został w ubiegłym tygodniu uchwalony przez Sejm, ale Senat już szykuje się do poprawy tej ustawy, bo uważa, że część Polaków, którzy mają domy i sami muszą je ogrzewać we własnym zakresie, nie są podłączeni do ciepłowni, jest dyskryminowana, jeżeli nie ocieplają sobie węglem, tylko peletem, olejem opałowym lub gazem, bo im te dodatki nie przysługują. No i teraz Senat się, opozycja szykuje się do poprawy tej ustawy w Senacie. I ja się zastanawiam, czy PiS, jeżeli takie poprawki zostaną uchwalone, będzie chciał je odrzucić w Sejmie, czy nie? Będzie miał je odwagę odrzucić w Sejmie, Michał Płociński? No tak, zostanie podstawione pod ścianą. No.
Rzeczywiście nie dziwię się, że rozmawiamy głównie o tematach energetycznych, bo to są najważniejsze kwestie i chyba nikt z nas tutaj, jak siedzimy, nie ma wątpliwości, że no w tej chwili połowa rządu się głowi, jak te kwestie rozwiązać, bo to jest być albo nie być, no nie tylko dla wielu polskich firm, bo przypomnijmy, że jak już rozmawiamy o oszczędzaniu gazu, no to samo zużycie takie prywatne ludzi, to na to zużycie wystarcza gaz wydobywany w Polsce. Cały gaz, który importujemy, to jest gaz dla przemysłu, to jest olbrzymi problem dla polskiej gospodarki. Ona nie jest oczywiście tak, nie potrzebuje tyle surowców, tyle energii, co gospodarka niemiecka, ale też oni jest, cztery razy więcej potrzebują niż my. Ale no, samo to, że my potrzebujemy 1/4 tego, co największa gospodarka na kontynencie, no pokazuje, jakie nas czekają problemy, kiedy będziemy musieli obniżyć jego zużycie, albo kiedy no, po prostu nie będziemy mieli tego gazu, no bo nie wiemy wciąż, ile gazu przepłynie gazociągiem Baltic Pipe. Nie wiemy, jakie są kontrakty, czy te koncesje będą respektowane, czy będzie wydobycie. No, jest mnóstwo znaków zapytania i nad tym ktoś na pewno się głowi. Tu wiadomo, możemy jak opozycja zrzucać rządowi, że wciąż nie wszystko jeszcze wie i wciąż nie wszystko powiedział obywatelom, no ale do licha mamy największy kryzys gospodarczy, energetyczny, wojskowy od w ogóle, no, za całego mojego życia, prawda, od 35 lat na pewno. Więc sytuacja jest na pewno szczególna. Możemy teraz dyskutować, czy sprawiedliwy jest dodatek 3000 dla ludzi, którzy palą węglem. Możemy znajdować argumenty, że przecież tyle lat rządy tak naprawdę, nie tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale i poprzedni, przekonywał Polaków, żeby odchodzili od węgla i żeby inwestowali w bardziej ekologiczne piece, a teraz ci, którzy dokonali tych inwestycji, mają nie dostać pieniędzy, a ci, którzy nie dokonali inwestycji, mają dostać jakąś nagrodę za swoją opieszałość. No, pojawiają się takie argumenty. Tylko powiedzmy sobie szczerze, w sytuacji, kiedy mierzymy się z naprawdę poważnymi wyzwaniami dla naszej gospodarki, z tym, czy będzie poważna recesja, czy nie będzie, czy my potracimy pracę, jak będzie wyglądała inflacja w przyszłym roku, to, że ktoś dostanie 3000, a ktoś nie dostanie, to jest naprawdę błahostka i mam nadzieję, że Polacy sobie poradzą z tym, że inni dostali, a oni nie i że Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie jednak podejmować czasem trudne decyzje, a nie tylko myśleć o poparciu i o tym, co ich czeka w następnych wyborach. No, Bogumił Łoziński, jak to ocenia? No tutaj jest wiele argumentów za i przeciw. Znaczy to rzeczywiście, no mam wrażenie, że tak. Po pierwsze, węgla jest za mało, stąd dodatek do węgla. No bo innych surowców, jeszcze inne surowce wtedy mamy. Wtedy po prostu cena idzie do góry, prawda? Im mniej, 3000 podaż, tak. Może się okazać, że to nawet jak te pieniądze spłyną i będzie bliżej, coraz bliżej jesieni, to może być nie wystarczyć na cenę węgla. I na cały, no to już różne są potrzeby, ale na cały okres grzewczy dla pojedynczych ludzi. No, z drugiej strony jest tak, że nie warto było przeliczyć, ile jest tych gospodarstw i jaki by był koszt wymiany tych pieców, a mamy przecież jeszcze ze 3 miesiące. Znaczy może warto było dołożyć jednak trochę do tej kwoty i sfinansować wymianę tych pieców. Wtedy by, znaczy ja nie wiem, jakie to są koszty, ale czy rzeczywiście no, dawanie tej ryby jest jedynym sposobem? Czy nie trzeba było zastanowić się nad pewnymi mechanizmami? Ja tu nad takim bardziej systemowym rozwiązaniem. Bardziej systemowym rozwiązaniem. Wspominałem o tej polskiej, o pompach ciepła. To się wiąże oczywiście z elektroelektryczną, ale ona jeszcze jest. Poza tym to dużo Polaków jednak przestawiło się, jak się jeździ po Polsce, to widać na fotowoltaikę. To nie jest tak, że my jesteśmy tu jakoś oporni szczególnie. Były dopłaty i tam widzę, gdzie to, nie wiem, no ale w bardzo wielu miejscach ta fotowoltaika jest. Nawet w blokach u mnie na osiedlu, na jednym z balkonów normalnie w takim dużym bloku na parterze, notabene. Ktoś zamontował sobie jeden panel fotowoltaiczny. Więc czy to nie jest okazja, która zmusza Polaków i rząd do bardziej systemowych rozwiązań? Bo danie tych pieniędzy jest proste, rzeczywiście szybkie, natomiast może się okazać, że nie rozwiąże tego problemu. Nie rozwiąże problemu węgla. Więc tutaj no, warto by się jednak by było być może zaryzykować i pójść na taki plan trochę oderwany od bieżącej takiej rzeczywistości politycznej jednak. I no, na przykład nie wiem, czy akurat w tym kierunku, żeby każdemu tam ten piec montować, ale
ale myślę, że społeczeństwo by bardziej przyjęło do wiadomości i zaakceptowało, no, że ja nie dostanę tego pieca, ale on dostanie dzięki temu, no, jest jakaś solidarność, prawda, a na przyszły rok już będzie równo, prawda, już niż to, że jedni dostali 3000, a inni nie. A inni nie, no. Być może, no, jest też tak, że ci, co mają ten węgiel, są ludźmi najbiedniejszymi, znaczy, że prawdopodobnie to jest ta grupa ludzi, których nie stać było, no, oczywiście część nie chciała, czy jakoś tam zaniedbała, może to jest jakiś argument, no, ale tu znowu, no, to zmieńmy ich pozycję społeczną, dajmy im nie pieniądze, ale dajmy im wędkę, prawda? No właśnie. Czy te 11, bo to będzie kosztowało, zdaje się, 11,5 miliarda złotych, te dopłaty, tylko te dopłaty, bo nie mówimy o innych właśnie. Czy one powinny być rozszerzone i czy państwo byłoby na to stać? To jest moje pytanie do Jerzego Mosonia. Oczywiście, że nas na to nie stać. Wydajemy bardzo dużo, kontraktujemy sporo uzbrojenia na przyszłe pokolenia, zaciągamy długi. I rozdysponowanie 11,5 miliarda, być może więcej, jeżeli PiS się ugnie i przyjmie te poprawki, bo rzeczywiście będzie pod ścianą, to prawdopodobnie skończy się 15 miliardami, może nawet więcej. No spowoduje to, że pewne gospodarstwa domowe dostaną część dopłat i niektóre z nich przeznaczą to na węgiel, ale nie mamy pewności, czy na pewno na węgiel. No nie, a nawet muszą, na węgiel, w każdym razie. Nie muszą, natomiast będzie to czynnik utrzymujący wysokie ceny węgla. Ja powiem trochę od strony praktycznej, bo rozmawiam teraz trochę więcej z ludźmi w lecie. No i oni się obawiają, bo są kolejki do składów węgla. Tak? Przy składach węgla otrzymują informację, że owszem, ten węgiel będzie, ale nie teraz i nie wiadomo za jaką cenę i nie wiadomo jaki konkretnie węgiel. Pośrednicy, sprzedawcy, oni czekają na dobrą okazję, żeby sprzedać ten węgiel jak najdrożej. Tu w tej sprawie nic się nie zmieniło, chociaż miało się zmienić i ludzie są zdezorientowani. Ja rozumiem to, że sprzedawca, który czeka na informację dotyczącą tego, czy będzie dodatek 3000, czy nie, dzięki temu informacji będzie mógł lepiej kreować ceny węgla, no bo jeżeli się okaże, że gospodarstwo domowe nie otrzyma tego dodatku, no to wówczas ta cena węgla będzie musiała być niższa, ponieważ ten węgiel już jest zakontraktowany z różnych części świata i on po prostu nie będzie mógł leżeć na tych składach, będzie to nieopłacalne. Zatem będzie to czynnik utrzymujący wysoką cenę węgla, a dodatkowo także proinflacyjny. Jest to ślepa uliczka. Mój przedmówca zwrócił uwagę na to, że może byłoby lepiej dokonać inwestycji systemowej. Oczywiście, że tak, tylko że w jaki piec należy zainwestować w sytuacji, kiedy nie mamy też dostępu do gazu? No bo wcześniej ta wymiana pieców węglowych polegała na tym, że się wymieniało na niskoemisyjne piece gazowe, ale też nie wiadomo, czy będzie sens to robić, ponieważ, no jak wiadomo, sankcje na Rosję trwają, tego gazu może z pompy ciepła. I tu musimy niestety postawić kropkę. No właśnie, pompy ciepła to jest jakieś rozwiązanie. Ale one z kolei zżerają dużo prądu, ale to prąd podobno jest łatwiejszy. Nie mamy atomu. Nie mamy. Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Moimi gośćmi byli Michał Płociński z Rzeczpospolitej, Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego i Jerzy Mosoń z Fundacji Fibre. Reklama.